przećwiczymy sobie to, czego się dowiedzieliśmy w ostatnich filmach, na wymyślonym przeze mnie przykładzie. Mianowicie mamy bieżnię. To jest mała bieżnia na podwórku. Umówmy się, że jej promień wewnętrzny wynosi 5 metrów, a zewnętrzny troszkę większy, wynosi 6. Na bieżni bawi się dwoje dzieci i teraz chcą zrobić wyścig. Chcą zrobić tak, żeby meta dla nich obydwojga była w tym samym miejscu, tak jak na tradycyjnych zawodach lekkoatletycznych, ale w momencie, kiedy jedno z dzieci startuje tutaj na obwodzie wewnętrznym, to drugie dziecko, żeby mieć tę samą drogę do obiegnięcia, musi wystartować gdzieś w takim położeniu kątowym, nieznanym nam, które nam będzie gwarantowało, że biegnąc o tak naokoło po zewnętrznym obwodzie bieżni, dobiegając tutaj, będzie miało przebiegniętą dokładnie tę samą drogę, co dziecko startujące na obwodzie wewnętrznym po biegnięciu pełnego okręgu. Tak jak to zazwyczaj widzimy na zawodach, lekkoatleci startują im dalej od środka bieżni, tym ich położenie jest nieco przesunięte do przodu w stosunku do mety. Jest to zrozumiałe, bo gdyby wszyscy startowali na jednej linii, no to im dalej ktoś stoi, tym by miał dłuższą drogę do przebiegnięcia, byłoby niesprawiedliwie. Natomiast tutaj właśnie dzieci czerpią wzór z takich tradycyjnych zawodów i chcą sobie ustalić, gdzie musi stanąć drugie dziecko, które startuje na zewnętrznym obwodzie, żeby było sprawiedliwie. My mamy w naszych rękach narzędzia, które pozwalają nam policzyć to położenie kątowe. Jeśli się umówimy, że tutaj jest 0 radianów, no to położenie, które nas interesuje, kątowe w radianach, również możemy policzyć. Jak musimy to zrobić? Musimy przyrównać do siebie drogi, jakie obydwoje dzieci ma do pokonania, tak? Droga dziecka, powiedzmy, niech to będzie dziecko numer 1, no to dziecko numer 2. Droga numer 1, no to co to będzie? To będzie pełen obieg, czyli 2 pi razy ten promień, na koniec sobie wstawimy liczby, razy ten promień wewnętrzny naszej bieżni, a droga dziecka drugiego to będzie promień zewnętrzny, ale mnożony przez przemieszczenie kątowe równe 2 pi minus tej różnicy. Musi być mniejsze przemieszczenie kątowe, prawda? Żeby pomnożone przez większy promień dawało nam to samo. I teraz, jeśli chcemy, żeby dzieci miały tyle samo do przebiegnięcia, no to musimy te dwie drogi do siebie przyrównać i rozwiązać to równanie ze względu na ten kąt fi. Dobrze, zróbmy to. Mamy tak, 2 pi razy r małe, to się równa 2 pi minus fi razy r duże. Przekształćmy to tak, żeby mieć fi po jednej stronie. No to najpierw, jak podzielimy obie strony przez r duże, no to mamy 2 pi razy stosunek tych promieni, to się równa 2 pi minus fi. I teraz przeniesiemy sobie tutaj fi na tę stronę, a 2 pi razy ten stosunek na tę stronę. Robimy to przez dodanie do obydwu stron kąta fi i przez odjęcie 2 pi r małe przez r duże. No i efekt jest taki, że po tej stronie mamy kąt fi, a tutaj mamy 2 pi minus 2 pi razy stosunek promieni, czyli 2 pi razy coś takiego, 1 minus ten stosunek. Tutaj oczywiście r małe jest mniejsze niż r duże, to jest liczba dodatnia, wszystko w porządku. Zawsze warto, jak coś liczymy na symbolach, to zrobić w głowie takie sprawdzenie, czy nasz wynik na pewno ma sens. Możemy sobie podstawić liczby, takie jak mamy tutaj, i wyjdzie nam, że w tym przypadku ta różnica położeń kątowych między dzieckiem startującym wewnątrz bieżni i na zewnątrz musi wynosić 2 pi razy 1 minus 5 przez 6, czyli tu mamy 5 metrów przez 6 metrów, czyli 1 minus 5 szóstych, czyli 2 pi przez 6, czyli pi przez 3. To są radiany. Pi przez 3, czyli 60 stopni, czyli tak jak realistycznie, gdyby to sobie narysować, to tu musiałoby być o mniej więcej tak. Pi przez 3. Tak, to jedno dziecko stoi tutaj, drugie stoi tu. I wówczas drogi, jaką obydwoje mają do pokonania, są równe i jest sprawiedliwie. I rzeczywiście, kiedy dobiegną, kiedy metę ustalimy we wspólnym dla obydwu położeniu kątowym, tu na tych koncentrycznych okręgach, to będzie sprawiedliwie. To był nasz pierwszy przykład związany z bieżnią. Tutaj wykorzystaliśmy nasz wzór na drogę w zależności od przemieszczenia kątowego. A teraz zróbmy sobie drugi przykład i umówmy się, że jedno z tych dzieci, powiedzmy dziecko numer 1, to jest malutkie, ma 2-3 lata, wolniutko biega. Umówmy się, że kiedy bardzo, bardzo się stara szybko biec, to biegnie z szybkością
równą 1 metrowi na sekundę. No a dziecko numer 2, starszy brat lub starsza siostra, jest w stanie biegać znacznie szybciej, no ale powiedzmy, że żeby maluch się nie obraził, no to umawiają się, że będą biec razem, że młodsze będzie biegło po wewnętrznej stronie, starsze po zewnętrznej, nawet może trzymając się za ręce, naokoło tej bieżni. Jak to ma wyglądać, że będą biegli razem? To będzie wyglądało tak, że młodsze dziecko stoi tu, starsze stoi tutaj i biegną w taki sposób, żeby zawsze mieć to samo położenie kątowe, tak? Czyli innymi słowy, muszą biec z tą samą prędkością kątową. I teraz pytanie, jaka musi być szybkość starszego, żeby spełnić warunki zabawy z młodszym dzieckiem? Przy czym pamiętaj, że promień wewnętrzny wynosi 5 metrów, a zewnętrzny wynosi 6. Napiszmy sobie najpierw na symbolach. Szybkość młodszego dziecka zadaje nam wartość prędkości kątowej. Relacja, jak mam nadzieję pamiętasz, jest w ogólności taka, że wartość prędkości liniowej jest równa wartości prędkości kątowej razy promień, po którym ciało się porusza po okręgu, razy jego odległość od środka, od punktu, wokół którego odbywa się obrót. No a szybkość starszego dziecka to będzie ta sama prędkość kątowa razy większy promień. Tak? A wobec tego stąd mamy wartość prędkości kątowej równą szybkości młodszego podzielonej przez promień, mniejszy wewnętrzny, po którym biegnie mniejsze dziecko. No i jak teraz podstawimy to tutaj, no to otrzymamy wzór na szybkość starszego dziecka następujący. Czyli rzeczywiście ma to sens, promień zewnętrzny jest większy od promienia wewnętrznego, a wobec tego ta szybkość rzeczywiście jest większa niż u młodszego dziecka. I możemy sobie teraz wstawić liczby i zobaczyć, że jeśli małe dziecko biegnie z prędkością 1 metra na sekundę, no to starsze dziecko musi biec z prędkością 1 metra na sekundę razy 6 metrów podzielone przez 5 metrów. 1 razy 6 piątych, czyli 1,2 metra na sekundę. Wobec tego starsze dziecko musi biec takim bardzo łagodnym truchcikiem, żeby młodsze mogło nadążyć. To są takie najprostsze przykłady na utrwalenie tych dwóch relacji między wielkościami kątowymi i liniowymi, których żeśmy się nauczyli w ostatnich kilku filmach. A w kolejnych filmach zobaczymy jeszcze trochę przykładów. Do usłyszenia.